Sypki puder jest jeszcze mało doceniany u nas, a szkoda, ponieważ posiada wiele zalet. Podstawowym zadaniem pudru jest zmatowienie błyszczącej się skóry. Jeśli dodatkowo maskuje niedoskonałości, rozświetla lub nadaje skórze zdrowego kolorytu, to taki puder ma szansę na stałe miejsce w damskiej kosmetyczce. W artykule na snopce znajdziecie kilka propozycji sypkich pudrów w różnym zakresie cenowym. Ja pokażę wam dzisiaj trzy, które wpadły mi w oko. Numer jeden: matujący puder ryżowy za 18 zł. Ten puder będzie idealny dla cery tłustej i mieszanej, ponieważ pochłonie nadmiar sebum. Pixi Cosmetics Matte Smooth, cena 60 zł. Mineralny puder wygładza skórę i ją matuje na cały dzień. Nie wchodzi w zmarszczki, nie tworzy plam, a co najważniejsze nie przesusza skóry. Benje Wizaż Puder Luxury za 75 zł to pudry kryjące o jedwabiście delikatnej strukturze. Czyli świetnie utrwalają makijaż i kryją niedoskonałości. Ten puder dużo kosztuje, ale jest go 10 albo i 15 razy więcej niż tych poprzednich. Piszcie jakie sypkie pudry Wy polecacie i jakie stosujecie.